Hej, hej, hej! Ja jestem PG Games i zapraszam do kolejnego materiału z cyklu Worlds and Lords of Mayhem. I od razu tutaj nam Emilia rozpoczyna wspinaczkę po schodach. No i zobaczymy, czy tym razem ja odnajdę drogę, bo powiem wam, że tutaj trochę się pogubiłem. Można powiedzieć, że zgubiłem drogę. Miecz i miecz. Dwa miecze, kolega nam. A ile złota! Ja pierdzielę, patrzcie. Jeszcze tutaj trochę było. To wszystko można zniszczyć. I proszę. Tutaj już nie, ale to tutaj nam tylko wybuchnie. A nie, myślałem, że to jest co innego. No to patrzmy, chodźmy dalej. Chwila wytchnienia. O! Oskubany! Twardziel jakiś. Ale jest, dostał. Ale to jeszcze nie wszystko. Ale szybko się ciebie pozbędziemy, kolego. Tak jest. Pomarańczowy barwnik. No mnie to w ogóle nie interesuje. No powiem wam, trochę mnie zaskoczył ten jeden przeciwnik. Chociaż już nie dowiemy się, co to za jeden chyba. Czarodziej buty. To tego to nie chcę, bo to jest po prostu nie dla mnie. Ja pitole, ile kasy. No to chodźmy dalej. Dobra, dobra, co tutaj zostało? Chyba nic ciekawego dla mnie. Oskubany. Jak mnie odrzucił. Młot wojenny. No nie, nie, nie. Jedyna słuszna i prawdziwa broń w tej grze to kostur. No, ja tutaj widzę same zalety. Przede wszystkim walka. Przede wszystkim nie jest to walka w zwarciu. To jest bardzo istotne. Można cel zaatakować zanim do nas podbiegnie. No proszę, następnie. No, wystarczyło was kosturem załatwić. Czy ja coś tutaj przeoczyłem? Trochę tak.
Proszę, kolejne złoto. No i kolejne schody. Oskubany. Czekajcie, poczekajcie, trochę się oddalę. Połowa jest. Połowy tego gościa już nie ma. Dobra, ciebie załatwię zwykłym po prostu kosturem. Ajajajajaj. No i tak, po tobie. Ho, 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 trochę tutaj było, powiem wam, niespodzianki. No i zobaczmy, co on zostawił. Topór, młot, złota trochę, buty. No, szczerze powiedziawszy, nic ciekawego. No i kolejna wspinaczka. Ah, this machinery will open the gate once activated. Chyba mamy całe to urządzenie, które za chwilę pewnie Emilia będzie musiała aktywować, ale zanim pewnie aktywuje, coś lub ktoś się jeszcze pojawi. Słuchaj się w otoczenie. Właśnie, i co teraz? They're sabotaging the machinery from above. Oh no, you're not. Dotrzy na szczyt zachodniej wieży. No tak się... Znaczy, domyślałem się, że tutaj jeszcze ktoś się pojawi, żeby nas dręczyć. Ale wyszło na to, że jeszcze musimy wejść wyżej. O, i to jest równoznaczne z wydarzeniem. Hey, freaks! Leave that power core alone! We have company. Defend yourselves. Pięknie, pięknie. Just in time. Moc odbudowana, jakby co. The machinery still seems to be working. Kill the stirring one. Destroy the power core. I have to hold until the main gate opens. Not right now. Not possible. O, proszę, proszę, skończyła mi się moc. Dobra, oddalmy się na chwilę. Hmm.
Znowu odbuduj moc. No, jest wyjątkowo oporny. Forward, we will prevail. Chodź tutaj bliżej. O właśnie. This is getting out of hand. It's not possible. Ach, nie tutaj, kurczę. O, skubany. O, już myślałem, że nie będę mógł się ruszyć. Kurczę, ile tego tutaj... A, dostałem. Nie udało mi się. Ale może mi się uda go pokonać. Dobra, odbuduj moc. Dobra, spadać stamtąd na razie. Aj, musiałeś się stamtąd ruszyć, kurczę. Aj, mały włos, kurczę. Jest, udało się. The power core is at full power. The main gate opens. Jaki potężny jest ten mechanizm, trzeba przyznać. The gate is open. They have done it! Everybody inside! Hurry!
is not over. On me, Daybreakers! We take them head on! Dobra, dosyć tego. Ale trzeba przyznać, że silnik, jaki został tutaj wykorzystany, CryEngine, robi naprawdę fenomenalną robotę. Dotrzyj do wejścia do monolitu. Dotrzyj do wejścia do monolitu, tylko... Czy ja powinien... A, jest, 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 bo myślałem, że mam iść w przeciwną stronę. Mamy punkt nawigacyjny. Pięknie. You still haven't redeemed yourself. There is no redemption for the likes of me. Nor do I seek it. Ale to co, przechodzimy chyba dalej. A nie mogę teraz. You created it, nurtured it. Betrayal will do that to people. Is that so? I spent 15 years mentoring the three of you so that you may survive this harsh world. Survival is all that matters. I failed Edric, but I didn't fail you, Valeria. Nor did I fail your ascended sister. My teachings are within your every breath because of that simple fact. You pushed death away, you survived. No matter what happened, no matter what happens, the two of you will always be the children of Hemlock, my pride. I understand, Father. I will need time, but I understand. Val, you're okay? Yes. Let us push the past aside and move on. We have a fallen to defeat. Where's Ganez? He should be here by now. They must have encountered resistance on the way here. We're running out of time. We need the Hellion. Then let's go. We must help Ganez. We will rescue what we can with Valeria. Child, can you clear the way to the ritual? Every second we save will ease our task. Sister? I will. Get the Hellion. Valeria, on me. I'll see you. Zablokowała się tutaj. 527 osłona. 312, 516. Weźmy sobie to. Kolejny poziom, kolejne punkciki, proszę bardzo. O tak. Mamy to. Tylko szkoda, że tutaj nie jest to jakoś oznaczone polami. Na przykład zielony kolor, wartownik. Uczony żołnierz. No podejrzewam, że jeżeli żołnierz, no to przecież Milia jest żołnierzem, no wojownikiem. No to powinienem generalnie chyba odblokowywać tutaj, mi się wydaje. Wróżbita, wróżbita, patrzcie. Skrytobójca, skrytobójca, w sumie to pretorianin. Manewry wymijające. Dobra, będziemy się tutaj nad tym rozwodzić specjalnie i przechodzimy dalej. This is it. Now to find the conflux. Punkty zbieżności, powiadacie? No akurat teraz jest około 80 klatek na sekundę. No, to jest dobry wynik, tylko że mój monitor i tak więcej nie wychwyci jak 60. Szkoda, ale może to się kiedyś zmieni.
Ależ tego złota to tutaj można naprawdę nazbierać. Tylko co ciekawe, w sklepie no nie ma aż takiego wielkiego wyboru. Znaczy mam na myśli to, że w sklepie możemy kupić broń, ale zdaje się być o wiele niższego poziomu niż to, co znajdziemy w czasie rozgrywki. No zobaczymy, jak będzie teraz, gdy wrócę do miasta przy najbliższej sposobności. Proszę, już was nie ma. Dobra, walczysz z dystansu czy nie? O, jak szybko padł. No nie spodziewałem się. Zobaczmy ten amulet przynajmniej. Nie chcę go. W sumie to moglibyśmy zmienić co nieco. Co wy na to? Mamy tutaj miejsce na kryształ. Zobaczmy. Pierścień. Dobra, niech będzie. Łuk. 46,80. Ale to nie będziesz mi, kolego, zajmował tutaj. Tu sobie zmienimy. Zaaplikujemy sobie kryształ, jeżeli takowy tutaj będę miał. Ale... Nie mam. No i rzadko korzystam jeszcze z średniej mikstury zdrowia, z dużej, z mikstury szału. No dobra, trochę jest miejsca. Trochę powiem wam, jest miejsca. Dobra, na razie nie będę nic zmieniał. Tylko sobie przejdę tutaj i zobaczę, co w trawie piszczy. Co to jest? Nic dla mnie. Ohoho. Jo kurcze! Widzieliście to? Teraz dopiero chyba zostali unicestwieni. Zamroził mnie skubany. That's not happening. No i po co wam to było? Koledzy, przyjaciele. Jaka piękna cisza. Enerak, ty wróć! Czy coś tutaj będzie? No jakżeż by... Dobra, już nie będę się tam wracał. Na pierśnik. Chodźcie tu bliżej. O kurde. Myślałem, że jeszcze wybuchnie. Ale to jest dobre, bo zobaczcie. Rzuć wir w wybrane miejsce, który przyciąga wrogów po krótkim czasie.
i zadaje obrażenia w obszarze działania w regularnych odstępach czasu. Ja się domyślam, że jeszcze, gdy ktoś, jakiś przeciwnik stoi właśnie w tym kręgu i dodatkowo używam innego zaklęcia, no to dostaję dodatkowe obrażenia, ale nie wiem, czy ja dobrze to rozumiem. Tu możemy jeszcze ewentualnie coś dorzucić. Także jeżeli dobrze to rozumiem, to napiszcie mi w komentarzach, czy tak to właśnie powinno wyglądać. Zaraz tutaj coś mi się przydarzy. Dobra. Padłeś, koleżko. No, tu będą problemy. No i zostałaś tylko, lub zostałeś tylko ty. No i fantastycznie. Mogę iść tam dalej jeszcze, ale mam tutaj możliwość zejścia chyba na dół gdzieś. To jest właśnie to przejście, ale powiem wam, że... No dobra, zapamiętajmy to miejsce. Moc się nawet odnawia przy strzelaniu do tych skrzyń, tych pudeł. No i pięknie. O! Za mało mocy. Dobra. Kolejny jakiś stojak z bronią. Tylko ja bym chciał, kurczę, zapisać grę, bo niedługo pół godziny na karku. Jeszcze mogę, a tu po prostu mogę wrócić chyba. Tak jest. Dobra, to w takim razie chodźmy już dalej. O! Znowu muszę odbudowywać moc. Power.
down your weapons. Średnia mikstura szału, no ale nie będę tego zbierał, bo mam tego już naprawdę dużo. Złoto oczywiście. Pięknie dostałeś. Pięknie dostałeś i pięknie oberwałeś. Trochę ich was tutaj za dużo jest. Pięknie ta broń. Znaczy nie broń, tylko to zaklęcie. O, skubany. No i proszę. Tak to właśnie działa. Premia do anomalii. Zwiększona szybkość ruchu. No nieznacznie, ale jednak. Dobra, ale tutaj mogę zejść również na dół, ale powiem wam szczerze, że jakoś nie mam ochoty. Not possible. Pięknie załatwiony. Możemy iść dalej. Jeszcze się obudził. O właśnie. Pięknie, naprawdę podoba mi się. Jeszcze się podnieśli. Jeszcze mnie zamrozili. A tutaj kto? Ale szybko się odbudowuje to zaklęcie. Po raptem 7 sekundach 9,8 sekundy. To nie jest tak długo.
Dobra, moi drodzy, mamy punkt nawigacyjny, a zatem będziemy się żegnać. Z mojej strony to wszystko i zapraszam oczywiście do kolejnego materiału i jednocześnie zachęcam do komentowania i subskrypcji mojego kanału. Do usłyszenia, cześć!